Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem DR Aregor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Doki Doki Exit Music Redux, czyli moi drodzy nasza urocza i dosyć złośliwa przygoda z naszą niegrzeczną i wredną Natsuki. Moi drodzy, ostatnio działo się dużo, ponieważ wybraliśmy się na taką, ja bym to nazwał randkę tak naprawdę, bo byliśmy w centrum handlowym, miło spędziliśmy czas, kupiliśmy naszej Natsuki prezent w postaci szalika. Dowiedzieliśmy, że jej ulubionym kolorem jest niebieski, nie różowy, co jest dziwną rzeczą, ale okej, niech będzie. No i moi drodzy, wyznała nam ona miłość, więc będzie się teraz, miejmy nadzieję, inaczej zachowywać. Wiem, że wam też również trochę przeszkadza, że ona jest aż tak wredna. Chyba najlepszym połączeniem byłoby, żeby Natsuki była czymś pomiędzy Reduxem a pierwowzorem, gdzieś po środku. Połączyć te dwie postacie i wtedy wyszłaby moim zdaniem idealna Natsuki. No ale cóż, miejmy nadzieję właśnie, że jak wrócimy do domu, ona będzie trochę słodsza, nie będzie nas ciągle wyzywać, będzie milej. Oby tak było, bo to jest tragedia po prostu, co się z nią dzieje. No ale dobrze, kontynuujmy moi drodzy bitwę na śnieżki. Zaczynam lepić własne śnieżki. Podchodzi, czy co on robi? Jej kroki szęszczą w śniegu, gdy skrada się w moją stronę. Gdy wychyliłem głowę, zostałem trafiony kolejną śnieżką Natsuki. Jaka zadowolona siebie, odwracam. Odwracając ogień, trafiam ją prosto w plecy, gdy wycofuję się na tył samochodu. Nie rzucajmy w samochód, proszę. Natsuki wydała siebie pisk i upadła na ziemię. Ja znowu tu powtórzę, ale nasza postać to jest kurwa straszny panikar. Rzuciliśmy w nią, ona nas rzuciła tyle razy śnieżką w twarz i haha, zabawne, haha, jak fajnie, miło. My ją raz rzuciliśmy w plecy i od razu ona opadła i my jak widzimy ekran ciemnieje, panikujemy. To jest głupie, że nasza postać aż tak panikuje. Natsuki, klęcząc na kolana, trzymała się za plecy z bólu. Dobra, okej, dobra, przypomniałem sobie, przecież Natsuki wszystko bolało, każda część ciała przez to, co jej ojciec robił. To może też trochę głupio zrobiliśmy, że w nią rzuciliśmy, no ale no przepraszam, zabawa to jest, więc no. O rany, nic nie jest? Cholera, 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 panikujemy. Podchodzę do niej i klękam, żeby się upewnić, że nie jest rana, ona nas natrze, jak nic. No właśnie, i tak to jest ufać Natsuki, moi drodzy. Szczerze, jako protagonista przez takie akcje jak teraz zacząłbym mniej martwić się o zdrowie Natsuki, co jest oczywiście złą rzeczą, ale wyobraźcie sobie, jeśli ktoś wam robi co chwilę, wkręca was, że o, coś mi jest, a potem bang, nagle atakuje, to w pewnym momencie jak naprawdę by coś o sobie było, to też byście tak nabrali, że ej, ona może za chwilę coś zrobić i byście tak od razu nie podbiegli, nie pomogli, tylko wiecie, z dystansem byście do tego podeszli, więc Natsuki, źle robisz. Natsuki nabiera śniegu i rzuca mi nim w twarz. Wyskakuje z powrotem na nogi i ucieka, śmiejąc się. No, to jest złe, co ona robi, moim zdaniem, ale okej. W samochodzie włączył się, ale Natsuki i ja wymieniliśmy się spojrzeniem, mówiąc: o cholera, czy wy uderzyliście samochód? Wiecie co, lepiej spitalajcie stąd. Jednogłośnie ruszyliśmy w dół ulicy, zostawiając za sobą owoce naszej złośliwości, czyli co, po prostu rzucanie śnieżkami. No ja cię, co za głupole ma dwa. Po kilku minutach zwalniam, prawie że łapczywie łapiąc powietrze, myśleliście biec, wystarczyło się skryć gdzieś w okolicy. Wiedziałaś, że to zmniejszy moją czujność, prawda? Jesteś zbyt przewidywalny, a ty jesteś zbyt wredna. Ale hej, właśnie dlatego cię kocham. Kochać kogoś, bo jest przewidywalny? A gdzie dreszczyk emocji w związku? Przez chwilę stoimy w milczeniu, nie wiedząc, co teraz robić lub powiedzieć. Fajne jest to, że żałuję, że tego od początku nie było, że Natsuki, widzicie, podnosi się góra, dół, góra, dół. To jest fajna animacja, jakby oni szli. Szkoda, że od początku tego nie było, bo to fajnie to wygląda akurat. No to co, do domu? Tak. Dobrze by było szybko. Mimo, że było fajnie, mam mokre rękawiczki. Dobry pomysł. Wyciąga do mnie swoją przemoczoną dłoń, a ja ją łaskawie łapię. Ostatni odcinek drogi do domu pokonujemy razem z wielkim ciężarem na piersiach. Bo już się kochacie, już wyznaliście sobie miłość, jest słodko, urocze, no nie. W końcu westchnąłem z ulgą, skręcając z powrotem w naszą ulicę.
Mam wrażenie, że przez odmrożenie lewa ręka mi zaraz odpadnie. Odmrożenie. Jednak moja prawa ręka jest wygodnie ułożona w dłoni nad suki. Cóż, wystarczająco wygodnie, biorąc pod uwagę jej żelazny uścisk. Taka mała i żelazny uścisk? No okej, okay, my chyba musimy się wziąć za ćwiczenia. Ale nie przeszkadza mi to. Stanęliśmy przed drzwiami, a ja z całej siły przekręcam klucz, by je otworzyć. To nagle pęk złamany. Wydaje mi się to bez problemu i słyszę uspokajające kliknięcie zamka odblokowującego się. Zanim będę mógł się wycofać... Mam dziwne wrażenie, że dwie piosenki się na siebie nałożyły, to po pierwsze. Zostałem zaskoczony śnieżną pięścią w twarz. Ej, wiecie co? Powiedzcie, jak wy sądzicie, bo na przykład na początku co nas mówiła, że zaatakuje nas w najmniej spodziewanym momencie. To jest spoko, jeśli zrobicie się raz, nie uważacie? Raz taka sytuacja jest, a... Tak, to jest trochę durne, bo zobaczcie, no my chcemy otworzyć... No, drzwi do domu, żeby ona mogła wejść, ogrzać się. Dbamy, chcemy, żeby było no miło. A ona nagle ciągle nas śnieżką w twarz uderza, moim zdaniem. No nie wiem, ja bym był trochę zdenerwowany. Nie wiem, czemu Natsuki naprawdę jest taka wredna, ale błagam, niech to się zmieni. Natsuki przeszła obok mnie i natychmiast rzucając płaszcz i ruszyła w stronę kanapy. Tja. Czy ten ostatni był na szczęście? Nie, po prostu tak musiałam. Nic nie musiałaś, mogłaś być miła. Ale dziś ciebie, gremlin, co nie... Kuwa, co? Właśnie tak. Wzdychając porażką, kieruję się prosto do kaloryfera i podkręcam go na poziom dosłownego ognia z piekeł. Przyjemnie. Pośpiesznie podnosząc zrzuconą kurtkę Natsuki, wieszam ją na drzwiach do salonu, a następnie wieszam własną. Za pleców słyszę, jak Natsuki przerzuca kanały w telewizorze, po czym zatrzymuje się na dżinglu programu, o którym nie myślałem od czasu ostatniej wizyty u babci. Tak, pamiętajmy, że ona głównie ogląda telewizję, więc takie głupie kanały, to musimy się przyzwyczaić. Kolejna rzecz warta pochwały to jest, że migocze ekran, jak działa telewizor, w ogóle jest animacja telewizora. Dużo dodali takich fajnych animacji, to jest zarąbiste w Exit Music. Ale też sporo rzeczy można się przyczepić, no ale to jest akurat spoko. Jęknąłem. Naprawdę. Jestem zbyt zmęczona, żeby oglądać coś lepszego. To idź spać, a ty wcale nie wyglądasz inaczej. Cóż, nie myliście, jestem wyczerpany. Natsuki poklepała wolne miejsce obok siebie na kanapie. Co, usiądziemy? Już nie ma śnieżek, więc możemy. To może pójdziesz ze mną pooglądać trochę śmieciowej telewizji? Można robić inne, pożyteczniejsze rzeczy. Hej, jakbym jej z tobą nie oglądał? Przyjmując porażkę, siadam obok niej. Zaskoczyła mnie, obejmując mnie ramieniem. O. Z trudem odzajemniam się tym samym, ale w końcu znajduję wygodne miejsce. Telewizor jest przepełniony okropną telenowelą, o ile mogę to stwierdzić. Nie żebym się tym przejmował, po prostu odpoczywasz. Ziewnęła. Natsuki ziewa. Jak przy złapaniu wirusa, ja również nie mogę się powstrzymać od ziewnięcia. Ja zasypiam już tak naprawdę. Rany, jestem naprawdę zmęczony. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Zasnęliśmy w kanapie przy Natsuki. Miło. Nie śpicie razem tutaj, możecie się położyć do pokoju. Kołderkę. Poniedziałek, 2 października 2017 roku. Ja nie chcę nic mówić, ale my powinniśmy iść do szkoły. Powoli się wybudzając, obracam się i zdaję sobie sprawę, że Natsuki wciąż śpi obok mnie. Szkoła. Jęcząc uświadamiam sobie, jaki jest dzień. Poniedziałek. Szkoła! Dzień szkoły! Odwracam się do Natsuki, która głośno chrapała. Nie mogę nie zauważyć jej ciemnego oka, ciągle ma. O ile jego stan poprawił się od momentu, gdy je zobaczyłem, to nadal jest dość uszkodzone. Zastanawiam się, czy udaje się zamaskować na tyle dobrze, by zaryzykować pójście do szkoły. Musi już pójść, bo zacznijmy od tego, że Monika nas zabije. Bo tak było, bo brak kolejnego dnia w szkole byłby dla nas złym sygnałem. Kurde, która godzina? Oj, cóż, o ile nie jest już za późno. Niezdarnie sięgam w stronę stolika do kawy, starając się włączyć telefon, nie przeszkadzając Natsuki. Obudźmy ją, i tak już pora. 7:03. No to już trzeba iść. Tak, zdecydowanie idziemy. Teraz jest dobry moment, żeby się przygotować. Obudź Natsuki, bo ona też będzie się trochę szykować, nie szykuj się sam.
Ale najpierw jedna rzecz. Mam przy sobie różowego futrzaka, którego nie śmiem budzić. Musisz. Z precyzją byka w składzie porcelany wyślizguję się z jej objęć i pędzę na górę. Może nie zauważyła? Głupio robi, musimy ją obudzić, bo serio, ona się dłużej będzie szykować niż my. Z ręcznikiem wokół mojej talii energicznie suszę włosy, drugim ręcznikiem, gdy wchodzę do pokoju. Po wysuszeniu włosów grzebię w szufladach w poszukiwaniu szkolnego mundurka. Bingo! Gdy się ubieram, słyszę znajome skrzypnięcie moich schodów. Może jednak zauważyła? W momencie, gdy skończyłem bawić się krawatem na cuki, wychyliła głowę za drzwi. Hej. Hej. Jak się masz? Ogólnie? Cóż, tak, ale bardziej chciałem zapytać o twoją decyzję dotyczącą pójścia do szkoły. Nie jest zadowolone. No nie dziwmy się, ale musi iść. Odpowiedź chwilę zajmuje. Mogłabym spróbować. Musisz nawet. A co z twoim okiem i twoim tatą? No cóż, to zależy głównie od tego, jak dobrze uda mi się je zatuszować. Wskazuję na swoje oko. Okej, opuchlizna nie jest taka zła, co nie? Myślisz, że uda ci się je zatuszować? Spróbuję. W ciągu ostatnich kilku lat stałam się całkiem dobra w makijażu. Nie wątpię, a co do taty? Nie wiem, nie sądzę, żeby posunął się do konfrontacji ze mną w szkole. Zbyt wielu świadków. Tata zawsze lubił zachowywać się publicznie. Okej, to też dobra wiadomość, że nic nie zrobi. Nasza rodzina nie jest niczym interesem, czy coś w tym stylu. Ale jeśli coś jest nie tak, zawsze możemy się tu zaszyć i jakoś pracować. Szybko odzyskuję spokój, zanim ona zdąży zauważyć zmianę mojego nastawienia. A masz cały swój mundurek, prawda? Nic nie brakuje. Sprawdziłam. Marynarka wygląda wystarczająco dobrze, no sami ją zaszyliśmy, nieźle. Tak. A tak przy okazji, zbieracie się do szkoły, czas mija. Czuję się całkiem dobrze. No to świetnie. Dzięki. Porozmawiamy jak skończę. Ona znika, a ja słyszę dźwięk zamykanych drzwi do łazienki z drugiego końca korytarza. Ciekawe, że nie poruszyliśmy tematu słonia w salonie. Wzruszyłem ramionami i wznowiłem przygotowania. Podchodzę do ławki? Otwieram torbę i wkładam do niej przybory szkolne, a następnie materiały do czytania na dzisiejsze lekcje. Oraz 4-5 tom Parafit Gris na dobry początek. Nie przyda nam się, bo przecież jest impreza niespodzianka, więc nie odpada. Wreszcie natrafiłem na wiersz, który napisałem na dziś. Składam go na pół i chowam do torby, a następnie przewieszam torbę przez plecy. Chyba mam wszystko. Wychodzę na korytarz, kilkukrotnie pukam w drzwi łazienki. Jeszcze sekunda. Po chwili na suki wychyla głowę przez drzwi. Będzie miała mokre włosy? Nie. Okej, jak wyglądam? Zacznijmy od tego, że poza tym, że zatuszowałaś oko i moim zdaniem jest tu strasznie blado. Może tak było, nie wiem. Ty nic się nie zmieniłaś. Jestem zaskoczony tym, jak dobrze zamaskowała gojącego się siniaka. Przez chwilę zapomniałem, że w ogóle miała siniaka. Wygląda świetnie. Dzięki Bogu. Martwiłem się, że to za mało. Cóż, wygląda to, że jednak pójdę do szkoły. Wychodzi za drzwi, aby mnie uroczo uścisnąć, ale też delikatnie, żeby pewnie nie rozmazać makijażu. Dzięki. Za co? Żaden problem. Będę czekać na dole. Trochę jej może zejść. Chcesz tostać czy coś? O, skuszę się. Tościki na śniadanie? Brzmi super. Pogłaskała mnie po policzku. To było słodkie. Come on. I czemu ona się tak zawsze nie może zachowywać, co? Lepiej się przygotuję. Nie chcę się spóźnić pierwszego dnia po powrocie. Kiwam głową, a ona wślizguje się do swojego pokoju. Przez sekundę nie wydałam ani słowa, bo dotarło do mnie, że Natsuki właśnie pocałowała mnie w policzek. Znowu słodko. Kurde, ona mnie przytuliła. No dobra, no wbij to sobie do łba, że jesteście parą. Fakt, że jesteśmy teraz razem, jest nadal trochę zdumiewające. Ale dość ociągania się. Ten tost sam się nie zrobi, to jest chwila moment zrobienia tosta, więc nie ma co tak też panikować i się śpieszyć, no ale dobrze, niech będzie. Szkoła! Przeteleportowaliśmy się do szkoły. Ostatni dzwonek sygnalizuje koniec dnia szkolnego. Wipi! Cieszmy się. Uczniowie wokół mnie, którzy już czekali na wyjście, wybiegli przez drzwi. No poniedziałek, nikt nie chce chyba wracać po tygodniu, po weekendzie odpoczynku do szkoły, no ale trudno.
Choć prostym było nadrobienie zaległości w piątek, nie mogę uczynić z tego powtarzającego się nawyku. Jeśli zostanę zbyt daleko w tyle, będę miał przechlapane. Prawdę powiedziawszy, dobrze jest wrócić do szkoły. Nie dlatego, że szczególnie mi się to podoba, ale dlatego, że wytany plan zajęć daje mi coś do zrobienia. Cóż, czego chyba rozpaczliwie potrzebuję, biorąc pod uwagę, jak nieregularne były ostatnie kilka dni. Tak, byliśmy zajęci ratowaniem życia naszych przyjaciółek tak naprawdę i ratowaniem swojego życia. Teraz wbijmy się w rutynę i postawmy sobie jakiś cel w życiu. Teraz pora na klub literacki. Byle bez gliczy, proszę. Wychodzę za kilkoma uczniami, ostatnimi uczniami, skręcam w lewo. Za rogiem chodzę przez dobrze znane mi drzwi i widzę nikogo. Dobrze pamiętam, że miała być dzisiaj impreza niespodzianka. Czemu nikogo nie ma? Trochę mnie to zaczyna martwić i zaczynają kolejne kłopoty być. Chyba jeszcze nie zdążyło mi się przyjść jako pierwszy do klubu. Grzebiąc w torbie, wyciągam czwarty tom Parafit Gears, siadam przy najbliższej ławce i postanawiam zająć się lekką lekturą, dopóki ktoś nie przyjdzie. Nie minęło wiele czasu, a drzwi się otworzyły. Właśnie, hej Natsuki, wyglądasz... dobrze. Hej Nat. Jesteś wcześnie. Hej, ty też. Ta, byłam tu za rogiem, więc... Natsuki rozejrzała się po sali. Więc nikogo tu nie ma? Jeszcze nie, by w ogóle przyszli. Wskazuje na ławkę, a nogi dyndają jej w przód i w tył. Zgadza się. Zgaduję, że Monika i Yuri przygotowują się do powitania Sayori. A Sayori... Wzruszyłem ramionami. Może do niej napiszesz, się dowiesz czegoś? A ta... Przyjęcie. Jest niezadowolona. Natsuki wzdycha. Och, uch. Jak tam oko? Nikt nie zauważył, więc myślę, że wystarczająco dobrze się zamaskowałam. I czy trzeba będzie ponownie nakładać makijaż czy coś? Mam nadzieję, że nie. Dasz mi znać, jeśli będziesz wiedzieć, prawda? No, na spokojnie, mieszkamy razem, więc oczywiście. Przez kilka chwil siedzimy w milczeniu, pozwalając, by atmosfera się nasyciła. Ale niedługo potem przerywam. Cóż, chcesz spędzić czas? Macham dookoła Parafit Girls. Pewnie, przeczytajmy razem. Lepsze to niż nic nie robienie. Zeskakuje z ławki. Wysuwa krzesło obok mojego i zajmuje miejsce. Wysuwa. W momencie, gdy znajdujemy naszą stronę, Monika potyka się o drzwi sali klubowej. Oj, nie przewróć się, co to za brzydka mina. Hej, ludzie. No, hej, Monika. Hej, Monika, pomóż ci? Spoglądając w stronę wejścia do sali klubowej, zauważam Monikę wnoszącą do pomieszczenia zaskakująco dużą i zdawałoby się ciężką torbę. Znowu to przypomnę, widać, że ma worę pod oczami i wygląda na mega wykończoną, w ogóle jej twarz stała się jakby stara i brzydka. Przez to w ogóle tragedia jaka z nią jest, więc moim zdaniem przydałoby się coś z tym zrobić. Kiwnęła głową, a jej czerwona twarz zdradziła pewien rodzaj irytacji. Kiedy ostatnio ją widziałam, wydawała się zestresowana. Pomogę ci. Pewnie, tylko uważaj, jest delikatna. Natsuki pomaga Monice wnieść torbę do sali klubowej i położyć ją na biurku nauczyciela. Co ty masz, bloki? W zasadzie... Ej, serio, wygląda na mega zmęczona, nawet ten uroczy zawsze wygląd Moniki teraz jest brzydki. Rozpakowuje torbę, odsłaniając... Nowy zestaw do herbaty. Klub literacki. To jest bardzo piękne wykończenie i ładny napis. Monika, Yuri, Nat. Tam jest... No, tych dwóch nie ocenię. Na pewno jedno jest z nas. To może być Sayori. No nie, to nie jest SK. Więc to jest może nasze. Tu jest T, więc wow. Nowy zestaw do herbaty właśnie. Mały co nieco dla Sayori, bo na pewno się ucieszy. A no i dla całej reszty oczywiście. Nowy zestaw składa się z 5 filiżanek. Po jednej dla każdego z nas. Na każdej namalowane są nasze imiona w innym kolorze.
Monika zielony, Yuri taki fioletowy, Natsuki oczywiście różowy. Jeśli tamten jest nasz, to my mamy taki brązowy, nie wiem, pod tym kątem trochę dziwnie widzę. Nowy czajnik ma napis klub literacki na środku po obu stronach. Znaczy się, to miłe i w ogóle, ale czy to naprawdę prezent dla Sayori? Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek widział u Sayori zainteresowanie herbatą. No, trochę słabo. Urocze. Wygląda świetnie, Monika. A po co to? A to? Wyciąga z torby ozdobną kartkę i wręcza ją nam wraz z długopisem. To? Właściwie jest coś, o czym miałam z wami pogadać. Oho, to źle brzmi. Zawsze jak ktoś mówi, że musimy o czymś pogadać, to źle to się zaczyna. Yuri i ja już się podpisałyśmy. Kochana Sayori, witamy ponownie w klubie literackim. Wiemy, że nie było łatwo, ale chcemy, żebyś wiedziała, że jesteśmy tu wszyscy dla ciebie. Sprowadzaje Monika Yuri. Yuri ma dziwne ry. Strasznie dziwne ry. Ale wow, okej. Miłe, krótkie, ale miłe. Patrząc na Natsuki, jej mina wskazuje na zbyt dużo. Ale wiedząc, co się stało z festiwalem i wielki dzień, nie wspominając już o sporadycznych spotkaniach klubowych w zeszłym tygodniu, wygląda na to, że Monika modli się o to, żeby coś poszło po jej myśli. Przez to nie śpi. Jasne, podpiszę się. Biorąc jej długopis, podpisuje się na kartce. Wręczając go Natsuki, kiwam jej głową. Pisuje swoje imię. Nie wiem, czemu Natsuki jest tak ciągle pesymistycznie nastawiona i taka zła na to wszystko? Nie rozumiem tego, dzięki. Jestem pewna, że doceni to, co dostała od nas wszystkich. Raczej od ciebie. Monika odbiera kartkę, składa ją i wkłada do koperty. Zgrabnie odkłada kartkę na swoje miejsce, zaklinowaną między dwiema filiżankami. Szczerze mówiąc, zamiast filiżanek, to ja bym lepiej dał miśka. Moim zdaniem dużo lepiej pasuje. Odwraca się do nas i wystawia nam oba kciuki do góry, po czym zapina torbę, żeby nikt nie widział prezentu. Więc gdzie jest Sayori? Och, aha. Yuri zabrał ją w dłuższą drogę, bo no wiecie, potrzebowałam trochę czasu, żeby was dogonić. Trzeba było przyjść do nas wcześniej i powiedzieć, że potrzebujesz naszej pomocy, byśmy pomogli? O, jak mogłam zapomnieć? Przynieśliście swoje wiersze, tak? Ja tak, chyba Natsuki nie ma. Choć raz mam odpowiedź. Mam w torbie. Ja też, okej, Natsuki też napisała, miło. Och, wspaniale. Cóż, wygląda na to, że wszystko pójdzie jak z płatka. Oby, ale zawsze się coś musi spierniczyć. Nigdy i to nigdy nie idzie po myśli. Według planu, zawsze coś jest nie tak. Oby. Natsuki zauważa, że wskazuje na parafit Gears i wraca na swoją stronę. Monika zajmuje miejsce przy biurku nauczyciela i stuka palcami w biurko. Cała nasza trójka siedzi w ciszy, czekając na Sayori i Yuri. Napiszcie, żeby wracały? O nie. Przekąski! Miałaś w domu. Zapomniałaś przynieść. Nie? Monika wstaje z krzesła i kieruje się w stronę drzwi. Zaraz będę. Muszę iść po przekąski z mojej szafki. Monika wygląda bardziej uroczo. Nagle jej zniknęły jakby te wory. Ach, okej. Okay. W momencie, gdy Monika otwiera drzwi, pojawia się Sayori i Yuri. Okej, Monika jest szokowana. Czemu Sayori ma taką minę, jak kurwa w końcu tu jestem? Jak ona mogła długo to gadać? No, dosłownie ma taką minę. I to właśnie... O, hej Monika! Monika mija bez słowa, znikając z głębi korytarza. Dokąd ona? Nasza czwórka gromadzi się przy ławkach, które zostały do siebie dosunięte. Powiedziała coś o puściu po jakieś przekąski. O przekąski? Natsuki, przestań gadać tyle. Tak, miejmy nadzieję, że nie zniknie na długo. Czemu Sayori, jak słyszy jedzenie, przekąski, to jest taka uradowana? Czy to jest jedna z tych kobiet, której mówi się, że przeżołądek do serca? No chyba nie, bo jest dość szczupła. Na szczęście dopiero po minucie lub dwóch Monika wraca z absurdalnym zapasem przekąsek. Stoi w drzwiach z rękami wypełnionymi czekoladowymi batonikami, ciastkami i krakersami z masłem orzechowym. Wszystkie przekąski widziałam w sklepie. Z pewnością dostrzegam gdzieś tam zakopaną tabliczkę białej czekolady. Ej, zobaczcie na Sayori. Już jest uradowana, ona jest już w piątym niebie. O, wow. Nie kłamaj z tymi przekąskami, Monika. Cóż, bez nich nie byłoby to właściwe powitanie.
Monika opróżniła swoje ręce na biurku, po czym zajęła swoje miejsce naprzeciwko Natsuki i mnie. Ostrożnie, Monika, prawie rozsypała smakołyki. Sorki. Cieszę się, że nasza wiceprzewodnicząca wróciła. Naprawdę chcę z tego zrobić wyjątkową okazję. Więc Yuri, uczynisz honory? Och, oczywiście, jaka zniesmaczona, czemu? Skoro już wszyscy tu są, Monika i ja przygotowałyśmy niespodziankę dla wszystkich. Monika podchodzi do biurka nauczyciela i otwiera leżącą na nim torbę. Nowy zestaw do herbaty zostaje odkryty przed wszystkimi. Udaję zaskoczonego. To nie jest nic wielkiego, ale pomyślałam, że miło będzie się tym podzielić. O, jaka uradowana. To wygląda tak elegancko. Ej, jest zadowolona, jest dobrze. Dzięki, Yuri. Dziękuję wam. Hej, filiżanki są większe. Dzięki, Yuri. To musiało wymagać wielu przygotowań. Dzięki. Wygląda to, że Yuri z trudem powstrzymuje swoje podekscytowanie. O, jaka urocza, jak tak uwielbiam, jak ona ma taką minkę. Coś cudnego. Och, to nic. Uch. Ale bez Moniki nie dałabym rady. Och, już tak nie mów, Yuri. Więc... czy ktoś ma ochotę na herbatę? Byłoby cudownie. O, tak, poproszę. Ja również. Tak, dziękuję ci. Przyjmując zamówienie, Yuri ostrożnie bierze nowy czajnik klubu literackiego. Jak uroczo. Ej, milutko się robi. Nie mogę się powstrzymać od uśmiechu. Minęło trochę czasu, od kiedy ostatni raz widziałam wszystkie dziewczyny w klubie zebrane razem i szczęśliwe. Ej, zbyt uroczo. Coś się musi spitolić. Musi. Gdy ta myśl przychodzi mi przez głowę, Monika sięga do torby, wyciągając kartkę ze wcześniejszego wpisu. Sayori? Hmm? To dla ciebie. Od nas wszystkich. Ona tak się patrzy na Natsuki, że ona nic nie zrobiła. Sayori ostrożnie otwiera ją, uważając, by nie rozerwać koperty. Poświęca chwilę na przeczytanie, po czym zamyka ją z powrotem i suwa kartkę do koperty. Och, dziękuję. Coś jest nie tak. Żaden problem. Chcieliśmy tylko, żebyś wiedziała, że nam zależy. Jesteśmy tutaj, kiedy tylko tego potrzebujesz. To wiele dla mnie znaczy. Kłamie. Kłamie jak nic. Ale jest w porządku, nie musicie się o tym... się o mnie martwić. Właśnie, nie traktujmy ją jak upośledzonej. Chcę się tylko upewnić, że dobrze się tu czujesz. Dzięki, Monika. Ale póki tu jestem, jest mi naprawdę przyjemnie. Naprawdę mi ulżyło, gdy to usłyszałam. Och, poczekaj chwilę. Zanim Sayori zdąży wydusić siebie kolejne słowo, Monika wskazuje na górę przekąsek. Nie chcę tak szybko zmieniać tematu, ale wybieraj. W końcu świętujemy twój powrót. Sayori przesunęła się nieco na swoim miejscu, ale i tak się uśmiechnęła. Te wyglądają naprawdę dobrze. I specjalnie dla ciebie. Z kubki Monika wydobywa czekoladkę tabliczkę białej czekolady. Ofiarowuje ją jej. Dzięki. Nie dziękuj mi. Darrego to o tym przypomniał. Sayori zwraca się do mnie, obdarzając mnie napiętym uśmiechem, po czym cicho rozrywa opakowanie i odrywa kawałek. Wkrótce Yuri wraca z czajnikiem w ręku. Sądząc po parze wydobywającej się z filiżanki i fakcie, że Yuri chroni swoje ręce ścierką do naczyń, zakładam, że jest zbyt gorąca, by go utrzymać. Zbyt gorący. Wygląda, jakby starała się zapanować nad bombą. Trochę ma taką minę. Ostrożnie odsuwa czajniczek na biurko i zaczyna napełniać każdą filiżankę wodą. Nie wiem, ale powiedzcie mi, czy tylko moim zdaniem tekst, który jest napisany na dole, nie bardzo pasuje do wyrazu twarzy? Bo niby one tak mówią w miły sposób i tak dalej, wiecie, uroczo, milutko, a takie minę mają zgorzchniałe, strasznie dziwne. Poszperała jeszcze trochę swojej torby i wyciągnęła małe pudełko z torebkami herbaty. Jednak tym razem wydaje się, że ma w zanadrzu niespodziankę. Och, jedna rzecz. To nie jest byle jaka herbata, no proszę. To jest tajemnicza mieszanka. Say what? Delikatnie porusza torebką w filiżance, podkreślając element tajemniczości. Wzięła kolejne cztery torebki i ostrożnie zanurzyła każdą z nich w wodzie. Kiedy skończyła, rozdała nam filiżanki. Monika podnosi filiżankę. Za naszą wiceprzewodniczącą, wypijmy za nią. Wszyscy niezręcznie dołączamy do niej w imprezowym toaście za Sayori.
To jest dziwne. I o tym mówiłem, że każdy ma minę takiego, że coś jest nie tak, dosłownie, zamiast każdy się cieszyć. I widzę, że Monika naprawdę stara się ją podnieść na duchu, coś nie wychodzi. Ale wydaje się to wymuszone. I nawet ja mogę powiedzieć, że Sayori nie wydaje się cieszyć z tej uwagi. Zachowuję jednak to spostrzeżenie dla siebie i dołączam do pozostałych członkiń klubu, biorąc łyk. O, i nagle każdy szczęśliwy, poza oczywiście Natsuki. Robota jest bardzo cierpka, ale też dziwnie słodka. Nie, uśmiechnęła się, jest git. Nie mogę sobie wyobrazić, co to jest, ale smakuje wyśmienicie. To jest naprawdę dobra, Yuri. Tak, absolutnie. Uch. Ta, jest dobra. Co to jest? Yuri, zadowolona z wyboru, spokojnie zajmuje swoje miejsce. To jest tajemnicza mieszanka, nie bez powodu. Znaczy, nie zdradzić, co jest w środku, okej. Cholerka. Uch. Nic nie rozumiem. No nie powiedz i tyle. Natsuki wzruszyła ramionami, domyślając się tego samego. Może każdy z was odgadnie smak, a ja wam powiem, czy macie rację. O, okej. Wchodzę w to. To brzmi jak fajna zabawa. Przewidywalnie Sayori jest gotowa na wyzwanie. Bierze łyk z filiżanki. Monika i ja robimy to samo. Nadal nie jestem pewien, co to jest. Uch, to mnie doprowadza do szału. Mam to na końcu języka, jednak nic mi nie chce wpaść. O, jaka uśmiechnięta. Czy zostały poprawione minki? Ona się chyba trochę inaczej uśmiechała. Tej miny nie było. Nie kojarzę. Jest dziwna. Oczy szczeniaczka mnie nie przekonają, Sayori. Uch, to niemożliwe. Czy możemy prosić o małą podpowiedź? Okej. Ta mieszanka zawiera ograniczony... Przepraszam, kuwa, co? Ta mieszanka zawiera organiczny roibos? Honeybush? Jagody? What? Tu ci dopiero podpowiedź, ja nic nie zrozumiałem. Wygląda to, że reszta się pogubiła. Wszystkie z wyjątkiem... Kątem oka dostrzegam, że na twarzy Moniki pojawił się grymas. Na pewno coś wymyśliła. Jakieś domysły? Nietypowo Monika zaczyna coś mówić, najwyraźniej w kierunku Sayori. Odwraca się, starając się uniknąć jej spojrzenia. Natsuki spogląda w moją stronę, wyraźnie poirytowana rozpieszczaniem przez Monikę. Stara się, żeby Sayori trochę się lepiej poczuła, ale to jest faworyzowanie i to jest zły pomysł. Yuri, zauważając to, zwraca się do Moniki. Monika, rozumiem, że się domyślasz? O, możliwe. To jest sernik jagodowy? Herbata o smaku sernika jagodowego, że co? To prawda. Jak herbata może smakować sernikiem owocowym, niech ktoś mi to powie. Ma smakować jak sernik jagodowy. Uch, dobra robota, Monika. Tak, dobra robota. Gratki. Wszyscy dzielimy niezręczną chwilę ciszy po połowicznym świętowaniu. W powietrzu czuć napięcie i to bardzo, zamiast się normalnie zachowywać, nie wiem co my odwalamy. Wszyscy widzieli, co Monika próbowała zrobić. Po prostu wydaje się, że nikt nie chce tego poruszyć. Nawet Monika wyczuwa, że nawaliła. Sayori gniecie opakowanie po czekoladowym batoniku. Zdesperowana Monika, by ratować ten moment, podchodzi do niej. Och, nie martw się, Sayori. Wezmę papierek. To się źle skończy. Za bardzo... Sayori teraz traktuje jak niepełnosprawną, jak nierozumną, jak upośledzoną. Takie słowa mi przychodzą teraz na myśl. No po prostu... Jeśli komuś się coś stało i ma gorszy okres, to nie znaczy, że mamy go traktować specjalnie. Wręcz przeciwnie, powinniśmy go traktować tak jak zawsze, żeby się on nie poczuł źle. Więc nie. Z uśmiechem troskliwej matki wyciąga rękę, czekając, aż Sayori odda swoje śmieci. Och, cóż. W porządku. Monika podchodzi do drzwi i pośpiesznie wychodzi z klasy, prawdopodobnie w poszukiwania śmietników na korytarzu. Korzystając z chwili spokoju, Yuri i Sayori wydają się cicho zbierać. Nie ma co się dziwić, o kim mówią. Dając im prywatność, zwracam się do Natsuki. Musimy coś zrobić. No, chyba Monika przez to, że nie śpi, trochę źle reaguje na wszystko. Och, uch. Zadręczam się tym zanim... Wiersze? Cóż, okej. Okay. Boję się, że wiersz Moniki będzie nawiązywał do Sayori zbytnio. Ty o tym powiesz.
mi pięknie żyłaś i jeszcze przez chwilę będę musiała użerać się z jej gównem. Hej, ona się stara, nawet jeśli... Ach... Spieprza to na każdym kroku? Tak. Jak na zawojnie Monkey wraca z pustymi rękami. Przypuszczam, że teraz jest dobry moment, aby o tym wspomnieć. Dobra, moi drodzy, ale listy zostawmy na później. Widzimy, że z Moniką dzieje się źle. Ja nie wiem, czy ona po prostu nie zdaje sobie sprawy, co robi przez swoje zmęczenie, czy naprawdę aż tak nie pomyślała i nie przewidziała, jak to może się potoczyć, jeśli będzie tak traktować Sayori, ale miejmy nadzieję, że wszystko się poprawi i będzie dużo lepiej. Mam nadzieję, że się wam podobało, zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Doki Doki, Exit Music, Redux. A teraz, moi drodzy, adios!